Pardowid, to było niezwykłe miasteczko przy Lineburgu, gdzie wysiedlono wszystkich Niemców i zasiedlono Polakami 20 maja 1945 roku. Niezwykła jest nazwa, niezwykła jest historia tego miasteczka powstałego w 750 roku. Miasteczka, gdzie istniało 6 kościołów, gdzie bito monetę punktu celnego na drodze słowiańskiego miasta w sumie, w którym Henryk Lew byli użyć cesarze. Jest tutaj, mamy Nikolajhof, dokładnie zachowana osiedle z 1250 roku z kościołem świętego Mikołaja, z budynkami, które powstały tutaj. Tutaj po wojnie mieszkali tylko Polacy. To jest w programie, było właśnie to, co teraz jest istotne, zniszczenie wiary katolickiej. Program zaczęto 12 października 1492 roku w Konstantynopolu, gdy Krzysztof Kolumb, wnuk króla Władysława Jagieły, odkrył Amerykę. Teraz mamy rycerzy Kolumba, którzy opiekują się olbrzymim sanktuarium narodowym, nazywanego przez nich papieża świętego Jana Pawła II, papieża Polaka. Olbrzymie, monstrualne sanktuarium jest w Waszyngtonie, gdzie władcy świata decydują o losach wszystkich narodów i na pewno też była decydowana decyzja o wywołaniu koronawirusa do zamknięcia kościoła. Do tego celu wyznaczono również Franciszka, następcę B16, Benedykta XVI, który jest następcą świętego papieża Benedykta V, zmarłego na wygnaniu 4 lipca 965 roku w Hamburgu.